Siemanko, pisałem w moim opisie, że ciąg dalszy nastąpi, czyli ciąg dalszy pracy tej szlifiereczki Hilda i wykonanie jakiegoś tam elementu czy tam zabawki. Teraz zakładam takie gumki jako opony. Żeby nam się koła kręciły i nie ślizgały. No i teraz dokończę część tego pojazdu, który będzie ciągnął tą przyczepkę. Tutaj są takie koła większe, tylne, a tutaj mniejsze. I zobaczymy, co mi to wyjdzie, bo sam jeszcze do końca nie wiem. Wszystko spontanicznie buduję. No ale dzięki takiej szlifiereczce po prostu pomysły same przychodzą do głowy. No co mogę powiedzieć o tych laskach do kleju? No to mianowicie to, że nadają się do Parkside'a, Boscha, Dremela, Proxona. Idealne do prac z papierem, tekstyliami, tworzywami sztucznymi, drewnem, szkłem i wieloma innymi materiałami. Końcówka się nagrzewa, coraz bardziej gorąca jest. No i zobaczmy. Jeszcze nie topi chyba, a nie, już topi. To jest niskotemperaturowe. Taki mały, zgrabny pistolecik do kleju. No, jest moc, mówię wam. Tutaj troszkę kapie, ale to ja tutaj mocno nacisnąłem.
He's in love with me, reminds me of your voice. And even though we both made it out, you can still have my thoughts, tell you through these songs. I write them as notes on my phone instead of writing you. Moments aren't ghosts in my mind, but they're bright and blue. Co mogę powiedzieć o tym pistolecie? No to myślę, że same dobre rzeczy. Dosyć, że taki mały, fajny mini pistolecik. Widać, jak mocno klei. Tutaj nie wycieka, mimo że on jest gorący cały czas. Bardzo szybko idą te wkłady kleju. No ale robotę swoją robi. Można zobaczyć, jak to wszystko mocno się trzyma. Model PNKP105B1, naprawdę dobry, fajny mini pistolecik, także polecam każdemu, jest super. Tak samo tą szlifiereczkę Hilda również polecam. Możemy sobie przy pomocy takich narzędzi różne rzeczy tworzyć, wykorzystywać różne śmieci, te wszystkie tutaj praktycznie te, ten pierwszy pojazd i ten drugi, ta przyczepka, praktycznie zostały zrobione ze śmieci, także przy okazji chronimy środowisko, także bardzo polecam tego typu zabawę z takimi narzędziami. Także subskrybujcie, wbijajcie na kanał, udostępniajcie, zaznaczcie dzwoneczek, niebawem kolejne filmy, także zapraszam i do zobaczenia, cześć.